Zróbmy eksperyment. To prawdziwy cud. Telefon, pasta do zębów i lustro. Dobry wybór. Wyciśnij pastę na palec i namaluj serce na lustrze. Równo rozprowadź pastę. A teraz włącz aparat. Ustaw ekspozycję, żeby lustro wyglądało ciemniej niż naprawdę. I ułóż ręce w ten sposób, a otrzymasz niesamowity widok. Zrób zdjęcie. Podpis. My potrafimy poruszać przedmioty bez dotykania. A ty? Telewizja i chipsy to idealna rozrywka. Nie, mam coś lepszego. Monety. Zrobisz z nich piramidę? A ja tak. To zajmuje chwilę. Wow, czy to magia? Dobrze, pokażę ci. Tajemnicą jest magnes. Jest schowany na dole. Żadna magia, zwykła fizyka. Sama spróbuj. To prawda. Zapamiętaj ten trik, bo jest bardzo fajny. Wełna stalowa to niesamowita rzecz. A co się stanie, jeśli ją podpalimy? Spróbujemy? Błysk. A teraz ogień rozprzestrzenia się w wełnie powoli i pięknie. Tańczące światła. Wygląda jak ujęcie z apokaliptycznego filmu. Eksplozje wulkanów, płonąca ziemia. A tobie? Co to przypomina? Mentosy i cola to wybuchowe połączenie. Uwolnijmy tę moc. Weź plastikową butelkę i duży balon. Włóż mentosy do balonu. Wlej Coca-Coli do butelki. Napełnij ją. Załóż balon na szyjkę. Zaklej dokładnie. I czekaj na efekt. O, zaczyna hałasować. A potem balon rośnie. Czy pęknie? Chyba nie, tak myślę. Kola pieni się, a balon się napełnia. Ale efekt. Zaryzykujesz? Daj nam znać w komentarzu. W internecie jest pełno ciekawostek. Zobacz to. Ludzie chodzą po wodzie. Czy mają coś tam pod stopami? Co możemy zrobić? Potrzebujemy skrobi kukurydzianej i nadmuchiwany basen dla dzieci. Wsyp skrobię i zalej wodą. Dodaj więcej skrobi. Dobrze wymieszaj. Mamy cały basen płynu nieniutonowskiego. Jego stan zależy od siły, jaka na niego działa. Jeśli go uderzysz, jest twardy jak beton. A kiedy nacisk na powierzchnię się zmniejsza, zaczyna się wciągać jak kurzatka. Wygląda, jakby dało się ją podnieść w dłoni. Ale kiedy zwalniasz uścisk, mikstura przepływa między palcami. Magia! To co? Biegamy po powierzchni? O, nie wierzę! Biegam po wodzie! Przynajmniej póki się nie zatrzymasz. Chyba utknęłam. Czy tak jak my uwielbiasz skittlesy? To zobacz nasz tęczowy eksperyment. Wyjmij cukierki z opakowania. Sortuj kolorami. Wsyp do kubeczków. Teraz weź ciepłą wodę. Wlej wodę do cukierków. Wymieszaj. Wlej fioletową wodę do większej szklanki. Wlewaj następny kolor ostrożnie po ostrzu noża, żeby warstwy się nie mieszały. Powtórz to samo z pozostałymi kubkami. Jest takie piękne. W szklance jest tęcza. Ale fajny koktajl. Szkoda, że ta tęcza nie jest wieczna. Wystarczy, że wymieszasz, a powstanie ciemnobrązowy olej. Jestem głodna. Jajka? Pewnie,
ale niezwykłe. Zróbmy je w oryginalny sposób. Może jedna osoba usmaży je na zapałkach, a druga na chipsach. Zróbmy to. Wlej olej na patelnię i wbij jajko. Wysyp chipsy na płaską, ognioodporną powierzchnię i podpal je. Powoli chipsy zaczynają się palić. Szybko połóż na nich patelnię. A ja Ci pokażę prawdziwy ogień. Odejdź od zabudowań. Użyj zapałki, żeby rozpalić ogień. O, to działa! Jajko pierwsze upiekło się nad zapałkami. Totalne zwycięstwo! Zobaczmy, co wyszło. Obie potrawy są pyszne. To remis. Tylko czekaj, kokosie. Jest twardy, ale radziłem sobie z twardszymi. Czemu nie ma otwieraczy do kokosów? Czekaj, nie poradzisz sobie gołymi rękoma. Wiem, jak to zrobić. Nie wytrzyma samochodu. A jednak, wow, ale jest twardy. Zabieraj go, jest twój. Daj ten twardy orzech. Pokona go moje kung fu. Uderz w odpowiednie miejsce na środku i gotowe, pokruszony. A teraz cię zjem. Do tego eksperymentu weź kilka misek ryżu. Dodaj kolorowych farb świecących w ciemności i wymieszaj. Zrób ryż w różnych kolorach i wsyp do słoika. To słoik skarbów. Zobacz, co mam. Ryż. Tak, ale to nie jest zwykły ryż. Wyłącz światło. Włącz latarkę i niech zacznie się magia. To jak kalejdoskop. Ziarnka pięknie świecą w ciemności. Tylko pamiętaj, żeby nie jeść tego ryżu. Z czego zbudowana jest zapalniczka? Rozłóżmy ją i zobaczmy. To będzie nasz następny eksperyment. Najpierw zdejmij osłonkę. Potem kółko, wyjmij kamień i sprężynę. Włóż kamień między zwoje sprężyny, podgrzewaj, aż będzie rozgrzany do czerwoności. Teraz rzuć w twardą, ognioodporną powierzchnię. Jak fajerwerki! Jasny błysk powstaje, kiedy uderza, a kawałki lecą we wszystkich kierunkach. Pamiętaj, przy tym eksperymencie poproś o pomoc dorosłych. Napijmy się coli. To dobry pomysł. I możemy zrobić prosty eksperyment z pustą butelką. Włóż ją do zamrażarki. Za chwilę wyjmij. Włóż monetę do wody i połóż na szyjce. I obserwuj. Widzisz bąbelki? Wygląda, jakby butelka oddychała. Powietrze w butelce rozszerza się, kiedy się nagrzewa. I ciepłe powietrze podnosi monetę, że ta zaczyna podskakiwać. Fajne, co? Do następnego eksperymentu weź mleko i roztwór sody. Potrzebne będą kawałki papieru i patyczki higieniczne. Zamocz patyczek w roztworze sody i zapisz nim coś na papierze. Na drugim kawałku użyj mleka. Ale nic nie widać. Weź trochę cząstek granatu, wyciśnij z nich sok i polej nim litery napisane sodą. Więcej, więcej soku. I o tak, magia, pojawia się napis. Wyprasuj napis z napisem z mleka. Powoli, bez pośpiechu, przesuwaj go po powierzchni. Zabierz żelazko i zobaczysz, że bezbarwny napis zrobił się brązowy. Chce mi się pić, ale pragnienie jest mniej ważne niż eksperymenty. Weź szklankę i idź na dwór. Wlej różne ilości wody do kubków plastikowych. Ustaw je w linii
i podpal. Niech się palą. Plastik szybko się topi. Ciekawe, co się stanie, jak dojdzie do wody. Jak myślisz? Oczywiście zgaśnie. A plastik poniżej linii wody zostanie nienaruszony. Podobały Ci się nasze eksperymenty? Które planujesz sprawdzić? Daj znać w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych naukowych eksperymentów od zespołu TrumTrum Select.